Ostatnio w naszych rozważaniach pokazywaliśmy sobie, co milczeniem nie jest, a w każdym razie, co może być milczeniem nie budującym, ale niszczącym nasze życie, życie duchowe. Dzisiaj sobie powiemy, co prawdziwym milczeniem jest. I prawdziwe milczenie, do prawdziwego milczenia dochodzi wówczas, przede wszystkim, gdy nabieramy takiej umiejętności słuchania, że zaczynamy słyszeć to, co faktycznie pochodzi od Pana Boga. My w życiu potrafimy wiele rzeczy usłyszeć i to bardzo często dobrze widać w tych naszych relacjach ludzkich, że czasami nawet słyszymy to, czego ktoś nie powiedział. Bardzo często my słuchamy ludzi nie tylko ze słów, ale też zwróćcie uwagę, że często my potrafimy słuchać ludzi, czytać ludzi z ich gestów, z ich zachowania, czy z tego, czego nie zrobili, a oczekiwaliśmy, że zrobią. Dlatego też przede wszystkim umiejętność słuchania to jest umiejętność słuchania Boga. To jest najważniejsze, bo Bóg przemawia do tego, kto chce słuchać. Zresztą czasami też jest tak, bywa to w relacjach ludzkich, że zawsze łatwiej jest mówić do tego, czy do tych ludzi, co do których mamy pewność, że faktycznie chcą nas słuchać. Najtrudniej jest mówić i najtrudniej jest rozmawiać z tymi, co do których nie mamy pewności, czy widzimy, że nie chcą nas słuchać, nie potrafią nas słuchać. Stąd milczenie, jeżeli chodzi o życie duchowe, polega przede wszystkim na umiejętności słuchania, czyli stworzenia i wyćwiczenia w sobie takiej przestrzeni dla Boga, aby On mógł przemawiać. Oczywiście zewnętrzne milczenie to jest jakiś pierwszy krok do tego, żeby usłyszeć Pana Boga. Już doskonale wiemy i to nieraz sobie w naszych rozważaniach mówiliśmy, że zamknięcie ust to jest tak naprawdę dopiero pierwszy krok do milczenia, do umiejętności słuchania. I na pewno nie chodzi tylko o to, żeby sobie zakazać mówienia, ale przede wszystkim ważniejsze jest to, czemu to moje milczenie ma służyć. Czyli to, o czym też mówiliśmy sobie ostatnio, rozważaliśmy. Czemu moje milczenie służy? Bo często to nasze milczenie nie służy słuchaniu Boga, ale tak jak mówiliśmy sobie w przypadku cichych dni na przykład, w relacjach z małżonkami, między małżonkami, czy w ogóle z ludźmi, czasami nasze milczenie to jest forma ukarania kogoś. Ja się nie będę do ciebie odzywał, i tym milczeniem pokazujemy jakąś swoją niezgodę na coś. A milczenie, takie milczenie, które pozwala nam usłyszeć Boga, ono wymaga właściwej kultury, jak to zaznacza ojciec Zatorski w swoich rozważaniach, czyli takiego właściwego też przygotowania, milczenia, które widać zarówno w takich relacjach bezpośrednich z drugim człowiekiem, jak i całej wspólnocie. Zresztą to też przy tej okazji zwróćmy uwagę na to, czy my umiemy słuchać drugiego człowieka, ale też czy my umiemy słuchać też w sytuacji, gdy jesteśmy w jakiejś większej grupie ludzi, gdzie każdy chce mówić, każdy chce coś powiedzieć, każdy chce się jakoś wypowiedzieć, wyrazić. I jak bardzo często w takiej grupie ludzi trudno jest słuchać. To jest to właśnie taka kultura milczenia. Dlatego też ważne jest to, co sobie już nieraz podkreślaliśmy, co robimy nie tylko w trakcie modlitwy, ale to, co robimy przed modlitwą, to, co zrobimy po modlitwie. Ja też nawet dzisiaj znowu zobaczcie, czy ten dzień, który przeżyliśmy, w jaki sposób dzisiaj ten dzień przeżyliśmy, czy on był naszym przygotowaniem już do tego momentu modlitwy, która za chwilę nastąpi.
ile tam było rozproszeń, ile tam było pośpiechu, ile tam było wszystkiego takiego na ostatnią chwilę. I też będzie ważne to, co zrobimy, gdy wyjdziemy z tej modlitwy, gdy odchodzimy od modlitwy, gdy wychodzimy z kościoła po mszy świętej. To też ma wpływ na jakość naszej modlitwy. Dlatego istnieje coś takiego jak kultura milczenia, nie tylko w czasie samej modlitwy, ale również przed modlitwą i to, co następuje, dzieje się z nami po modlitwie. Bo prawdziwy hałas przede wszystkim istnieje w nas samych. To nie jest kwestia tego, co się dzieje dookoła nas. Bo czasami wydaje się, że ten hałas zewnętrzny jest najłatwiej wyciszyć. Bo łatwiej jest wyłączyć telewizor, wyłączyć radio, niż wewnętrznie się wyciszyć. Uspokoić ten hałas, który jest w nas. Dlatego milczenie jest wielką sztuką. Tego się nie da zrobić jednym postanowieniem. Dlatego też na modlitwie często toczy się taka walka z różnymi rozproszeniami. Bo to jest też walka z hałasem, który jest w nas. Nawet jeżeli dzisiaj doświadczymy jakichś rozproszeń na modlitwie, zwróćmy uwagę, czy na jakiejkolwiek modlitwie, z czym to tak naprawdę jest walka i skąd te rozproszenia przyszły. Dlatego też, jeżeli chodzi o rozproszenia przy tej okazji, zwróćmy sobie na to uwagę, że ogólna zasada życia duchowego mówi nam, że tak naprawdę z rozproszeniami wcale nie jest warto walczyć i za wszelką cenę na modlitwie próbować je odrzucić. Dlaczego? Bo jeżeli to robimy, to tym samym już się koncentrujemy na naszych rozproszeniach i zaczynamy bardziej myśleć o tym, że jestem rozproszony, aniżeli o modlitwie, na której trwam. I teraz bardzo często też, być może nasza modlitwa tak może wyglądać, że mamy pretensje do siebie, że nie jesteśmy skupieni, że jesteśmy rozproszeni. Zastanawiamy się teraz, co mogę zrobić, żeby te rozproszenia odeszły, a tak naprawdę zapominamy o tym, że jesteśmy na modlitwie. Dlatego też katechizm Kościoła katolickiego między innymi mówi o tym, że próba odrzucenia roztargnienia równałaby się w popadnięcie w jego sidła. Dlatego, że zaczynamy bardziej myśleć o rozproszeniu niż o Bogu, przed którym jesteśmy. Trzeba po prostu wrócić do swojego serca, jak mówi katechizm Kościoła katolickiego. Czyli bardziej uświadomić sobie, że jestem przed Bogiem, nawet jako człowiek rozproszony, nawet jako człowiek rozbity. Ale przede wszystkim najważniejsze jest to, żeby obudzić miłość do Boga i to pragnienie słuchania. Nie skupiać się na rozproszeniu, ale skupić się na tym, że ja jestem dzisiaj przed Bogiem, że Bóg jest ze mną. I to jest właśnie to miejsce walki. Że chodzi o wybór Boga, któremu chcemy służyć i z którym chcemy być teraz, aniżeli tylko zastanawianie się, że jestem rozproszony, że jestem rozbity, że nie mogę się skupić. Po prostu trzeba trwać przed Bogiem tacy, jacy dzisiaj jesteśmy, uświadamiając sobie, że przede wszystkim mam się nastawić na słuchanie. Jeżeli też jest w nas to szczere pragnienie słuchania, to wedle tej zasady Bóg mówi do tych, którzy chcą słuchać. Bardziej lub mniej, ale ważne, że chcemy i że tu jesteśmy. Dlatego też nawet jeżeli dzisiaj ktoś doświadczy jakichkolwiek rozproszeń, czy kiedykolwiek na modlitwie, nie one mają być w centrum naszej modlitwy. W centrum jest zawsze Jezus Chrystus. Tym bardziej to widać na adoracji, gdy możemy dosłownie swoimi oczyma wpatrzeć się w Najświętszy Sakrament. My nie mamy się zapatrywać na swoje rozproszenia, ale mamy zapatrzeć i wpatrywać się w Jezusa, ukrytego w Najświętszym Sakramencie.